Mnie Facebook zafascynował w pewnym momencie nie od strony social media, bo to nigdy mnie w sumie nie interesowało, jak właśnie budowanie fanpage'y, nie chwyciłem tego bakcyla social media, ale jako, że od zawsze zajmowałem się AdWordsem, znałem ten system reklamowy bardzo dobrze i gdy w pewnym momencie zobaczyłem, jakie możliwości oferuje Facebook Ads, no to mnie to zafascynowało. I teraz pytanie do Państwa, kto używa Facebook Ads na sali? Kilka osób, więc dla tych, które nie używają, zrobię małe wprowadzenie. No, generalnie Facebook Ads to jest samoobsługowy system do samoobsługowy, czyli wszystko robimy sami, nie musimy się kontaktować z żadnym biurem sprzedaży, do emisji reklam na Facebooku. Najprościej rzecz ujmując. I model rozliczenia jest CPM, ale również CPC. I najczęściej reklamodawcy w tej chwili używający Facebook Ads wybierają model CPC do kupowania ruchu z reklam na Facebooku. To, co jest w tym systemie najbardziej fascynujące i to, co go najbardziej wyróżnia na tle AdWords, to są niesamowite metody kierowania. To wszystko, to co też powiedział przed chwilą Radek, tak, że my jako użytkownicy zostawiamy na Facebooku swoje prawdziwe dane. To, co kilka lat temu wydawało się niemożliwe, tak, że internet jest anonimowy, mamy niki i tak dalej, nagle z dnia na dzień zaczęliśmy zostawiać o sobie całkowicie realne, prawdziwe informacje. No i Facebook daje nam te możliwości, że w zasadzie do wszystkich tych informacji, znaczy do wszystkich, do bardzo jej dużej liczby mamy dostęp, tak? Czyli możemy kierować reklamy na kobiety w wieku 30-40, mieszkające w Poznaniu, które lubią niefart.pl. I to rzeczywiście będą kobiety z Poznania w takim wieku i w tej chwili w zasadzie żadne inne narzędzie poza Facebookiem no, nie umożliwia nam tak dokładnego kierowania reklamy na grupy docelowe. Ja dzisiaj będę mówił troszkę o takich właśnie bardziej zaawansowanych zagadnieniach związanych z Facebook Ads. Zwrócę uwagę na trzy rzeczy, które się ostatnio pojawiły. No i jeżeli mówimy o reklamie na Facebooku, to w zasadzie można powiedzieć reklama, ale dobrze, zaraz, ale jaka reklama? To co to te małe graficzki, to jest reklama, przecież tam nikt nie klika, tak? Okazuje się, że tam klikają, ale nie tylko tam, bo kierunek, jaki obrał Facebook w tej chwili jest taki, żeby reklama absolutnie nie była reklamą, tak? Bo czy to są reklamy? No jeżeli wiemy, tak, teraz, no to okej, okay, no to już wiemy tak, że to jest reklama, ale dla przeciętnego użytkownika to kompletnie nie wygląda jak reklama. To jest po prostu treść w obrębie Facebooka, czy w wersji mobile, czy w wersji, wersji na komputerze stacjonarnym, powiązana z jakimś fanpage'em. Powiedzmy szczerze, ten napis sponsorowany jest tak średnio widoczny, tak? Szczególnie jeżeli tych reklam w newsfeedzie pojawia się kilka, tak, podczas przewijania tego, co tam nasi znajomi powrzucali. I Facebook obrał taki kierunek, zaraz sobie też jeszcze powiemy, odchodzi też generalnie od intensywnego promowania tych form klasycznej reklamy na Facebooku, które wyświetlają się z boku, właśnie na rzecz takich formatów, jednocześnie upraszczając. Problemem Facebooka, z tego systemu Facebook Ads był taki, że było bardzo dużo różnych formatów. W tej chwili widać, że to porządkują, upraszczają, to też sobie zaraz pokażemy. Czyli reklama, ale w zasadzie jaka reklama? Przeciętny użytkownik nie wie, że jest to kupiona reklama. No i dla nas jako właścicieli przedsiębiorstw, biznesów daje to ogromne możliwości i szansę rynkową do wykorzystania. Właśnie to, że mamy niesamowite metody kierowania, że pojawiają się nowe formaty i świadomość tego, że jest nowy format, daje nam przewagę nad konkurencją, jeżeli konkurencja tego formatu nie zna.
świadomość tego, że pojawiła się nowa metoda kierowania, też daje nam ogromną przewagę, bo pewnie nasza konkurencja jeszcze z niej nie korzysta. I w zasadzie wszystko możemy zrobić sami, w sposób samoobsługowy i jednocześnie nieprawdopodobnie skalowalny, tak? No bo Facebook jest największym serwisem społecznościowym, czyli mamy niesamowitą skalowalność naszych działań. Jak chcemy, możemy dotrzeć do wszystkich, którzy są na Facebooku, no, czyli do bardzo dużej liczby osób. No i gdzie jest jeszcze ta okazja do zagospodarowania? To, co mi się podobało dzisiaj w prezentacji Andersa, on powiedział, że on kupuje ruch, bo jest dirty cheap, tak? Czyli po prostu jest tani. I cały czas uważam, że Facebook w połączeniu z tym, jakie oferuje metody kierowania, jest stosunkowo tani. Być może Facebook nie jest klasycznym narzędziem sprzedażowym, bo nam się sprzedaż kojarzy z tym, co oferuje nam Google. Czyli wpisałem, mam odpowiedź. Bardzo prosty mechanizm, na którym Google no, zarabia miliardy, tak? Wpisałem słowo kluczowe, szukałem tego produktu, kupuję go. W takim modelu Facebook oczywiście nie działa. I tego typu podejście do Facebooka nie zadziała. Ale Facebook jest idealny do tego, żeby wygenerować na coś potrzebę, wzbudzić, tak, bo my wchodząc na Facebooka w zasadzie nie mamy żadnej intencji. No jaką mamy intencję będąc na Facebooku? Co chcemy zrobić? Nie wiemy, co chcemy zrobić, po prostu chcemy sobie coś tam pooglądać, tak? Ale w związku z tym, że Facebook ma ogromne metody kierowania, no to my możemy dotrzeć do takiej grupy docelowej, gdzie wiemy, że prawdopodobieństwo tego, że w tej grupie docelowej z takim formatem reklamy i z taką treścią być może uda nam się wzbudzić zapotrzebowanie na dany produkt. To, o czym, o takiej, no, nie można powiedzieć, że to jest jakaś gorąca nowość na Facebooku, to już jest dostępne w Polsce od kilku miesięcy. Ja to sobie nazwałem, że to jest funkcjonalność Facebooka do kierowania reklam, która umożliwia nam recycling baz e-mailingowych. Każdy z nas ma, jeżeli prowadzi biznes, ma jakąś bazę e-mailingową, tak? No tak, jakąś mamy. Możemy do niej wysyłać maile? Najczęściej nie. Pewnie też czasami wysyłamy, mimo że może nie do końca możemy. Ale co nam umożliwia Facebook, to na podstawie bazy mailingowej naszej, na podstawie adresów e-mailingowych, stworzenie tak zwanej custom audiences, czyli własnych grup docelowych. Załóżmy, że mamy 10 tysięcy maili z naszego sklepu internetowego, wrzucamy te maile do Facebooka, absolutnie żadne GIODO, nikt tutaj się nie doczepi, bo tego po prostu nie widać. I na podstawie tych danych tworzy się nasza własna grupa kierowania. Oczywiście warunek jest taki, że no ktoś, kto jest w naszej bazie mailingowej, musi mieć taki sam mail na Facebooku, co bardzo często się zdarza, tak? Czyli jeżeli nasz klient zostawił maila u nas, na Facebooku ma tego samego maila, my możemy stworzyć w obrębie Facebooka własną grupę, gdzie ten klient będzie i do niego będziemy docierać z reklamą. To jest fascynujące w kontekście, dzisiaj mówimy dużo o RTB. Na czym polega problem RTB? Trochę trudno zrobić RTB bez plików cookie. Tak, no skądś te cookiesy musimy mieć. Albo je kupimy, albo same nam się wygenerują na podstawie wizyt użytkowników. No, ale żeby nam się wygenerowały, musi upłynąć czas. A tu co mamy? Mamy w zasadzie remarketing od teraz, od dzisiaj. Mam bazę mailingową, wrzuciłem, mam grupę docelową, remarketingową. Jak umieścić bazy w Facebooku, troszeczkę wyprzedzając tutaj, jest niezbędny nam znajomość narzędzia Power Editor, o nim sobie krótko powiemy później. Jest to bardzo proste, wybieramy opcję, wrzucamy plik tekstowy, mail po mailu, Facebook to mieli, kilkanaście minut i wypluwa nam informację, że ze 100 tysięcy maili możemy sobie teraz docierać do 60 tysięcy osób, tak, bo taki na przykład
wyglądał poziom zgodności między mailem użytkownika Facebooka a mailem w naszej bazie. Piękny recykling niewykorzystanych baz danych albo baz danych, do których nie mamy prawa wysyłać maili? Tak. Doskonałe narzędzie. Co więcej, my ten swój taki tak zwany custom audience możemy dzielić i możemy to kierowanie łączyć z wszystkimi innymi opcjami, jakie oferuje Facebook. Tak? Czyli mamy, wrzuciliśmy całą bazę na naszego sklepu, ale sobie dzielimy. Ta reklama idzie do kobiet, a ta idzie do mężczyzn. Ta do takiego wieku, ta do takiego. Nie ma najmniejszego problemu. Co nam to umożliwia? No umożliwia nam dotarcie do jeszcze węższej grupy i plus zainteresowania. Czyli teoretycznie moglibyśmy zrobić tak. Kierujemy reklamy do osób, których maile z naszego sklepu internetowego są takie same na Facebooku, którzy są mężczyznami w wieku 20-30 i są fanami niefartu. I tak sobie kierujemy i jeszcze są z Poznania. I do takiej grupy docelowej możemy kierować reklamę. Co więcej, Facebook nam umożliwia tworzenie tak zwanych similar audience, czyli analizuje to, co my żeśmy stworzyli i na podstawie tego próbuje wrzucić nam bazę, która jest podobna do tej, którą stworzyliśmy. Czyli co robimy? Rozszerzamy swój taki, w cudzysłowie oczywiście, RTB recyklingowane z adresów e-mailowych, tak, rozszerzone jeszcze o algorytmy Facebooka, które na podstawie ogromnej ilości danych, a tu nie mamy wątpliwości, że Facebook ma ogromnej ilości danych, tworzy podobne grupy docelowe, czyli similar audiences. Co więcej, możemy sobie również zrobić nie tylko similar, ale tak zwany greater reach, czyli grupa, która jest może nie aż tak bardzo podobna, ale jest większa, co też świetnie się sprawdza. Tu tylko taka dla osób, które już to będą robić, uwaga, że warto tak stworzone grupy typu właśnie similar audiences dzielić w kierowaniu już reklamy, na przykład na podgrupy wiekowe, bo paradoksalnie zapewnia to większy zasięg. Tu mamy przykład, że ta sama grupa, którzy nie kupili, podzielona na trzy zakresy wiekowe, jak to sumujemy, daje de facto znacznie więcej niż to samo w wieku od 18 do 64. No i oczywiście testowanie, tak, jak to ma się w praktyce, no ale to możemy w zasadzie też natychmiast zobaczyć. To, czego ja jeszcze nie mogę doczekać, to jest to, co już jest w Stanach. Czyli Facebook kupuje dane od innych podmiotów offline, i mamy na przykład możliwość kierowania na grupę, która dużo kupuje, co to będzie, rzeczy dla dzieci, tak, czy, a płatki, Sirius, tak, czyli grupa osób, które kupują płatki. Skąd te dane? No Facebook gdzieś tam te dane wydobył od firm offline'owych i nam daje niesamowite tutaj pole do popisu, do kierowania reklam. Cały czas jesteśmy w Facebooku, cały czas jesteśmy w jednym narzędziu, dostępnym od kliknięcia. Teraz troszeczkę o formatach, bo powiedziałem, że Facebook zmienia te formaty, upraszcza i generalnie bardzo promuje pokazywanie teraz wszystkiego w news feedzie. Także w zakresie linków prowadzących do stron zewnętrznych, bo dotychczas było tak, że w zasadzie ruch, który kierował poza Facebooka, to był w zasadzie ograniczony tylko do tych reklam z boku, tych małych. W tym momencie nawet na poziomie kreatora reklamy Facebooku widać zmianę, taką zmianę, że oprócz starego nagłówka i linii tekstu mamy możliwość dodać 200 znaków dodatkowego opisu i ten format wygląda mniej więcej tak. Tak, to jest link do strony zewnętrznej, który pokazuje się w newsfeedzie. A tak wygląda ta standardowa forma świecąca się z boku.
Proszę zwrócić uwagę, że w newsfeedzie link prowadzący na zewnątrz musi być podłączony pod jakiegoś fanpage'a. Tak? Widzimy, jest fanpage, ale jest to treść, która w ogóle się nie ukazała na naszym fanpage'u. Tak, jest to po prostu jednostka reklamowa page post link, która kieruje na zewnątrz. Czyli kreując tą reklamę, my tutaj musimy wybrać fanpage, pod jaki podłączymy stronę. I teraz w ogóle to, co jest fascynujące w Facebooku, jest jeszcze według mnie jedna rzecz taka, że Facebook jest tym systemem reklamowym, który umożliwia lewarowanie poprzez to rozchodzenie się tej informacji o reklamie w kanale social, tak? Czyli ktoś skomentował moją reklamę, za którą zapłaciłem, tak? No to dostaje teoretycznie dodatkową widoczność, bo jest to widoczne wtedy też no, na newsfeedzie tej osoby. Dodatkowo jeszcze to można bardziej podkręcić jednostką reklamową, jaką są sponsored stories, no, ale to już jakby na razie zostawmy. Oczywiście są pewne ryzyka, tak, bo nagle spotykamy się z takimi komentarzami typu zamknij ten ryj zdziro, tak, bo ktoś po prostu uważa to za spam, tak, bo nie wie, że to jest jednostka reklamowa. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład tutaj zrzut ekranu, tak, proszę usuńcie mnie z tej listy. Proszę, usuńcie mnie teraz. Usuńcie mnie z tej strony, tak? Ktoś myśli, że zapisał się na fanpage, a tak naprawdę to jest po prostu reklama, która się wyświetla. Czy to dobrze, czy to źle? No to trzeba teraz rozpatrywać, tak? Bo nie zawsze, jeżeli mamy fanpage, na którym nam zależy, tego typu reakcje będą oczekiwane. Jak wideo, to tylko na Facebooku. Kto z Państwa wrzuca wideo do Facebooka? A kto do YouTube'a? Do YouTube'a wszyscy, nie? A do Facebooka nie, no bo po co, tak? Do tego Facebooka to wideo wrzucać? No jest odpowiedź, po to wrzucać wideo do Facebooka, bo jest wtedy lepsza jednostka reklamowa. Taki drobny szczegół by się wydawało. Proszę zwrócić uwagę, możemy osiągnąć przewagę nad konkurencją, tylko dlatego, że konkurencja będzie promowała w jednostce reklamowej film na YouTubie, a my co będziemy promować? Ten sam film, tylko że na Facebooku, na wideo facebookowym. Jaka jest przewaga? No chyba widać gołym okiem, tak? Na czym tutaj ta nasza przewaga w tym momencie polega? Dużo trzeba? No nie dużo, trzeba tylko wiedzieć. Także jak wideo, to na Facebooku, po to, żeby tworzyć jednostki reklamowe lepsze. I Facebook Power Editor, w skrócie to jest takie narzędzie, które jest, jak ktoś używa AdWords i używa AdWords Editora, no to jest taki odpowiednik. Tylko to do końca nie jest narzędzie desktopowe, które sobie instalujemy, tylko to jest narzędzie, to jest aplikacja do Google Chrome. I umożliwia nam offline'owe zarządzanie kampaniami. Ale nie tylko, bo odwrotnie niż w AdWords Editorze, w Google, gdzie AdWords Editor ma ograniczoną ilość funkcjonalności względem panelu i to w panelu online w AdWords są nowe funkcje, to tu jest odwrotnie. To właśnie w Power Editorze są wszystkie te nowe rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Czyli żeby zrobić custom audiences, musimy mieć Power Editora. Czyli mamy tak, dlaczego Power Editor? Dodatkowe funkcjonalności. Mamy lepsze metody kierowania, na przykład możemy naszą reklamę ograniczyć tylko do newsfeeda mobilnego, tak, czyli nasza reklama będzie się wyświetlała tylko w newsfeedzie mobilnym. Kopiuj wklej, czyli możemy kopiować całe kampanie i zarządzanie stawkami wielu reklam jest łatwiejsze, także stawkami CPM. Poza tym to jest też jedna z nowości w obrębie systemu reklamowego Facebooka, też dostępna w tej chwili z AdWords Editora, to jest w obrębie fanpage'a tworzenie postów, które nie są opublikowane. Po co to, by ktoś powiedział, tak? Po co tworzyć na fanpage'u post, który nie jest opublikowany? No po to, żeby jednego postu zrobić 10 wersji, w zależności od grupy docelowej i płci. Normalnie to byśmy tym zaspamowali swój własny fanpage. Tak, nikt by tego nie zrobił. Ale jeżeli mamy promować, tu już mówię o promocji nie stron zewnętrznych na Facebooku, tylko treści własnych
facebookowych, no to potrzebujemy właśnie tych nieopublikowanych postów, tak? Czyli mamy 10 różnych wersji i dla tych 10 różnych wersji robimy 10 jednostek reklamowych i w tym momencie mamy co? Jeszcze lepsze dopasowanie reklamy, tak? Bo on, ten post wygląda trochę inaczej dla kobiet w wieku 30-40, a inaczej w wieku 40-50. Inne zdjęcie, inne sformułowanie. Tutaj już szczegółowo zrzut ekranu już z prezentacji Facebooka, tak, który pokazuje już w praktyce, co później za co jakby odpowiada w zakresie wyświetlania reklamy. To są też teraz trzy zrzuty z ostatnich zmian Facebooku, które dopiero wchodzą w życie. Generalnie chodzi Facebookowi najwyraźniej o to, żebyśmy mieli więcej kontroli jako reklamodawcy nad tym, jak tworzymy treści reklamowe i ich łatwiejszego modyfikowania. Chociażby wrzucając, już niedługo tak będzie, a na niektórych kontach pewnie to już jest, wrzucając na przykład treść na fanpage, mamy możliwość decydowania tak o na przykład o miniaturce, czyli możemy sami wrzucić miniaturkę, a nie tylko ograniczać się do tych, które są proponowane przez Facebooka, tak? Czy tutaj na poziomie systemu reklamowego edycja postu, który się już ukazał, tak? Czyli coś wrzuciliśmy na nas fanpage, chcemy to promować, ale mamy możliwość lekkiego wyedytowania tego, tak? I w promowanych pokazania trochę innej treści niż w rzeczywistości jest na organicznym fanpage'u. No i trzecie to jest właśnie to, co pokazywałem na samym początku, tak, że w tej chwili to tworzenie reklam, które sobie w tej chwili nazywają page post link ads, czyli reklamy, które prowadzą na zewnątrz, ale są też jednocześnie niby postem, no to tak w zasadzie teraz wygląda kreator, że jednocześnie mamy te jednocześnie tak standardową jednostkę reklamową, ale tutaj mamy tą jednostkę jakby nową, tak, gdzie dodatkowo mam ten opis i możliwość wyedytowania tego opisu. Czy jakbyśmy mieli podsumować to moje wystąpienie, ja mam nadzieję, że trochę się Państwo zainspirowali, to na pewno robimy recycling swoich baz e-mailingowych, przeglądamy, co my tam mamy w zakamarkach serwerów, bo to może być bardzo ciekawa grupa do kierowania i to nam da przewagę nad konkurencją, bo inni tego nie mają albo nie wiedzą, że trzeba to zrobić. Tworzymy reklamy, które nie są reklamami. To jest trend Facebooka. Właśnie nie rzeczy sprzedażowe, tak? Tylko rzeczy, które zachęcą potencjalnie do sprzedaży. I intensywnie korzystajmy z tego nowego formatu page post link i używajmy Power Editora. No bez tego w zasadzie już niektórych rzeczy w obrębie Facebook Ads zrobić się nie da. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że to się przełoży Państwu chociaż w jakimś małym zakresie na facebookowe dolary, ale już takie prawdziwe. Tyle z mojej strony, jeżeli jakieś krótkie pytanie, to proszę. Z mikrofonem. Tak. Raz, dwa. Działa. A mogę powiedzieć coś więcej na temat strategii optymalizacji kampanii na Facebooku? Tutaj pod kątem czy modeli cenowych, czy samego prowadzenia. Czy generalnie jestem zwolennikiem CPC, poza drobnymi wyjątkami, jeżeli kierujemy do bardzo małych grup docelowych, to jak najbardziej CPM mi odpowiada. Ale zazwyczaj używam CPC, kierowanie, modyfikacja reklam w zależności od grup docelowych, kreatywne podejście do tego, co reklamujemy. To jest w zasadzie, to powinno być na pierwszym miejscu, to jest tak naprawdę najważniejsze, żeby robić reklamy, które nie są reklamami i te reklamy wymieniać, bo to jest też charakterystyczne dla Facebooka, że reklamy się nudzą. Proszę zwrócić uwagę, że to jest inny mechanizm niż w Google, w wyszukiwarce. Dlaczego? Jak ktoś dzisiaj szuka noclegi Karpacz, jest dobra reklama, to w nią klika. Jak ktoś za tydzień szuka noclegi Karpacz, to co zrobi? Też w nią klika, bo to jest ktoś inny. Na tego kogoś innego ta reklama działa tak samo dobrze, jak na tego przedwczoraj. A na Facebooku jest inaczej.
tak? Bo my kierujemy tam na grupę osób, która cały czas widzi naszą reklamę. I w pewnym momencie reklama się już komuś znudzi. Co się dzieje, jak się reklama znudziła? Jest mniej klikalna. A sukcesem, znaczy drogą do sukcesu w Facebooku według mnie jest jedno CTR. CTR jest bardzo istotny, bo ma gigantyczny wpływ na CPC. No i tu mamy dirty chip, tak? Czyli jeżeli nam się uda mieć wysoki CTR, będziemy mieć niskie CPC, a według mnie często niskie CPC jest właśnie drogą do sukcesu. Ale to może byśmy przenieśli do panelu dyskusyjnego. Dobrze? To jeszcze ostatnie. Tomek, czy to nie jest tak, że są te zaawansowane metody targetowania tych reklam, ale w efekcie one dają bardzo małą skalę? A z drugiej strony, jeżeli chcesz uzyskać większą skalę, no to niestety musisz zrezygnować z większości metod targetowania i generalnie wtedy, że tak powiem, kupujesz ruch, który jest, no nie jest już tak dobrze targetowany. I kupujesz ruch taki, jak w zasadzie wszędzie indziej możesz kupić. Więc moje pytanie jest, znaczy, no, że jakbyś mógł się do tego odnieść po prostu. I jeszcze raz, ostatnie zdanie? Znaczy, jakbyś się mógł odnieść do tej tezy, nie? Że albo targetujesz bardzo dobrze i rzeczywiście możesz użyć tych wszystkich rzeczy, o których wspomniałeś, ale w efekcie masz bardzo mało ruchu, nie, albo... Znaczy, nie, tutaj się nie zgodzę, zdecydowanie, bo Facebook nam daje duże możliwości też w zakresie takiego dużego kupowania. Czy po prostu docieram do kobiet 30-40, koniec, kropka. Tak, ale to wiesz, no możesz tak dotrzeć też na wiele innych sposobów. Tak, ale żaden system reklamowy, przynajmniej ja nie znam, nie umożliwia mi tworzenia reklam, które nie są reklamami. Okej, to jest argument. Druga, jeżeli mam 100 tysięcy maili, a to nie jest aż tak dużo, i wrzucę do Facebooka i mam 50 tysięcy, to mam naprawdę całkiem niezłą grupę. Jak z tych 50 tysięcy zrobię similar audience, mam kolejne 50 tysięcy, a jak zrobię liczbę, to mam 150. To już są takie liczby bardzo, bardzo konkretne.